Witam was w kolejnym odcinku. Kontynuujemy tą naszą walkę. Przyzwi niezwykle śmiertelny zalodnik. Jego zabójcze zalodniki mogą błyskawicznie ukatrypić awanturnika. Czyli co? Trucizna? Xylid. To moje największe value. Dobra, zaryzykujmy. I tak dobieram jeszcze dodatkowo dwie karty. A mógłbym nawet dobrać cztery. Mam chujową rękę. Mam słabą rękę. Ale nie chujową. Dobra, to mi ulatuje życie. O! Jest karta! Trzecia, czwarta, piąta, szósta. Pani w tego. Albo w twarz. Dziękuję. Co? No to jednak szósty był. Aha. Ja nie wie... Serio? To nawet... Aha. Ale no bez przesady. Ja pierdzielę, coś takiego. Trucizna, która działa na bohatera. Ja pierdzielę, miał taki zajebisty deck. A kurde. Ale przy tym musiałem mieć vlogi. Znaczy i teraz też nie mogę mi się ich jednego pozbyć. By był kolejny, bym musiał drugi raz się pozbyć i... Teoretycznie nie mógłbym tak walczyć. Tylko, że i tak w czwartej turze bym przegrał, mimo wszystko. Bo bym już skończyłby mi się pomysł na blokowanie, a nie mam zbytnio prowokacji, nie miałem na ręce. To bym musiał po prostu dobrać jakąś prowokację to tanią, żebym cokolwiek innego jeszcze dodatkowo zrobił, ale... Coś takiego, serio... W bohatera... A to szósty boss, a nie ósmy? W ósmym ciekawe jakby było. Co taki Sonic by miał? 3-3? Przede wszystkim były dwa ziutki. Ale nie. Apaj, strasznie mi tego szkoda. 4-minutowy filmik. Dobra, w sumie mam pakietów. A, no tam, tyle samo. Tak, bo kartę mam bujka dopiero za dwa dni. Ale no bez przesady. Taki dobry deck. Szkoda. Dobra, to jeszcze mi zostały... A to kliknę. Mac oraz Kappa, na strasznie szkoda tego czarnoksiężnika. Kurde. Chciałem sobie w drugiej turze przeczytać, co ten robi. Po tym jak walnął w twarz. To się zdziwiłem, dlaczego walnął w twarz. Chciałem przeczytać, co się okazuje, że... Pewnie pisał, że trucizna. I w nawiasie... Działa też na bohatera. Lub coś w tym stylu. Ale... Serio? Dobra, mieszę z tym. No odcinek jak odcinek, 5 minut. No... Stało się, nie moja wina, gdybym tak naprawdę... wiedział,
To co najwyżej bym powalczył do czwartej tury, no chyba że co chwilę bym to deki jakiś dostałbym w stylu prowokacji, bo oczyszczenia stołu aż tak dużego nie miałem. Znaczy czyszczenia pojedynczych stolników, co prawda miałem tam trzy karty. Tylko że o koszcie 2, 3, 3. W pierwszej turze nic, zagrywa. Walnę jednego, w drugiej turze zabiję, w trzeciej turze zabiję, w czwartej turze zabiję. W piątej turze muszę coś wystawić, a że nie miałem prowokacji, no to w piątej turze bym je mógł zabić. No więc musiałbym stop dekować stronnika na koszcie 1, statystyki 1, 3 z prowokacją, żebym to tak naprawdę przeżył, ale w szóstej turze i tak bym miał przelombane. No chyba, żebym w piątej turze oprócz tego jeszcze dostał jakąś do obszarówkę, ale bym musiał liczyć, że w trzech drołach dostanę dwie karty, które potrzebuję, a to są ostatnie w deku karty, które by mi były potrzebne, czyli tak naprawdę bym przeżył do piątej tury, nawet bym to dekował, to do szóstej. Mhm. Żeby coś zrobić, to musiał dobudować same tanie karty, a że mam trochę tych drogich. Ostatnio dobrałem, no to było przelombane. Tak to by co najwyżej trwał filmik 2 minuty dłużej. Dobra, mieszę z tym. Więc to na tyle. Subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie, trzymajcie się. Na razie.